Omówię zadanie nieparzyste rosnące. Na wejściu mamy licznik równy 5 i w drugim wierszu mamy 5 liczb oddzielone spacją. Na wejściu musimy wypisać rosnące nieparzyste liczby. Jak to wykonać? Wczytujemy liczbę wartości L równą 5. Następnie będziemy powtarzać od 1 do L, w naszym przypadku 5. Będziemy wczytywać wartość, wczytaliśmy wartość. W naszym przypadku jest 5 i bierzemy do tablicy od 10, T od 10, czyli mamy 0, dodajemy 1, mamy 1, 1 wstawiamy do tablicy. Zmieniamy N na 2, czytujemy drugą liczbę 8, bierzemy T od 8 jest 0, dodajemy 1, w tabeli mamy 1. Zmieniamy teraz nasze N na 3, bierzemy trzecią wartość, trzecia wartość jest 7, tabela T od 7 jest 0, dodajemy 1, mamy 1. Zmieniamy na 4, czwarta liczba jest 2, bierzemy T od 2 jest 0, dodajemy 1 i do tablicy wynik wstawiamy 1. Zmieniamy na 5, to już nasza ostatnia już wartość, która równa się 9, bierzemy T od 9 jest 0, dodajemy 1, mamy 1 i przechodzimy do wypisywania. Wypisywać będziemy w sposób następujący. Będziemy powtarzać od n równego 1 do 10. Jeżeli to będzie liczba nieparzysta, to wtedy będziemy pytali, jeżeli jest w tej komórce więcej jak 0, będziemy tyle razy wypisywać. No i przejdziemy teraz do działania. Mamy pierwszą liczbę n równe 1. N 1 mod 2 jest 1, w związku z tym to jest liczba nieparzysta. To teraz pytamy, czy 0 jest większe? Nie, w związku z tym nie wypisujemy. Zmieniamy n, n jest 2, 2 mod 2 jest nie równa się 1, w związku z tym mierzymy następne n. 3 mod 2 równa się 1, jest to liczba nieparzysta, więc pytamy, czy mamy większe od 1. Nie, nie mamy. W związku z tym zmieniamy na 4. 4 mod 4 nie równa się 1, więc bierzemy następną. 5 mod 4 jest 1 i to jest prawda. W związku z tym sprawdzamy, czy jest T od 5 jest większa liczba niż 0. Nie jest, jest właśnie równa 0, więc nie możemy wziąć. Bierzemy następną 6. 6. Teraz mamy 7. Mod 2 jest 1. 1 jest nieparzysty, w związku z tym pytamy, czy T od 7 jest większe od 1? Tak, jest większe od 1. W związku z tym będziemy teraz wypisywali 7, ponieważ jest T jest 1, więc wypisujemy 7. Bierzemy następną liczbę 8. 8 mod 1 jest różne od 1, bo to jest liczba parzysta, więc bierzemy następną, jest 9. 9 mod 2 jest 1, więc to jest liczba nieparzysta. Sprawdzamy, czy T od 9 jest 1. Jest 1. Wypisujemy jedną liczbę 9. Przechodzimy do 10. 10 mod 2 nie jest równe 0. W związku z tym koniec zadania. Następnym zadaniem było wypisać tylko rosnące nieparzyste. Wykonaliśmy to zadanie. Dziękuję.